Czy istnieje przestępstwo doskonałe? Nie. Przestępstwo doskonałe jest to takie, które narodziło się w czyjejś głowie i nigdy nie zostało zrealizowane. Dlaczego? Sprawca danego czynu zabronionego, sprawca przestępstwa, pozostawia tam ślady. O ile nie będzie śladów w linii papilarnych, bo na przykład sobie ubierze rękawiczki, mamy jeszcze dział identyfikacji zajmujący się rękawiczkami, czyli gantiskopia. Potem człowiek nie lata po miejscu zdarzenia. Dlatego będą ślady traseologiczne, na przykład jego stóp, bosych, odzianych, obutych, ślady osmologiczne, ślady zapachu, czy inne ślady biologiczne. Nie ma przestępstwa doskonałego.